Jeżeli zdecydowałaś się na zmianę trybu życia, chciałabyś wprowadzić do swojej codzienności odrobinę aktywności fizycznej, to ciekawym rozwiązaniem jest przesiadka na rower. Jeżdżąc rowerem do pracy czy na uczelnię znacznie poprawisz stan swojego zdrowia. Dzisiaj przedstawimy Wam 6 korzyści, jakie przynosi nam jazda na rowerze. Lepsza kondycja. Spokojna jazda na rowerze nie należy do bardzo męczących zajęć. Jeżdżąc spokojnie ścieżką rowerową nie odczujesz zmęczenia, ani nie doświadczysz zadyszki. Jednak każdy taki delikatny trening zwiększa wytrzymałość i kondycję Twojego organizmu. Podczas takiej jazdy poprawia się objętość płuc, krew zostaje lepiej dotleniona, a poziom złego cholesterolu obniża się. Dlatego warto zrezygnować z podróżowania samochodem w każdej możliwej sytuacji. Może nie masz aż tak daleko do pracy? Dojazd rowerem do pracy to świetny trening na dobry początek dnia. Lepsza odporność. Pamiętajmy, że regularne przejażdżki na świeżym powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych szybko zwiększają naszą odporność. To właśnie dlatego ci, którzy regularnie jeżdżą na rowerze, rzadziej się przeziębiają. Bakterie i wirusy są im niestraszne. Utrata wagi. Jeżeli chcesz się pozbyć nadprogramowych kilogramów, to jazda na rowerze jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Dzięki niej zgubisz zbędne kilogramy i poprawisz sylwetkę. Podczas pedałowania nie obciążamy stawów i kręgosłupa. Godzina jazdy spokojnym tempem powoduje, że spalamy nawet 500 kilokalorii. Poziom cukru. Umiarkowana aktywność fizyczna sprawia, że poziom cukru we krwi normalizuje się. Już pół godziny jazdy na rowerze kilka razy w tygodniu, a także odpowiednia dieta, pozwala trzymać cukier na odpowiednim poziomie. Wszystkie osoby chorujące na cukrzycę czy insulinooporność powinny przesiąść się na rower. Mocne plecy. Jeżeli pracujesz przy biurku i prowadzisz głównie siedzący tryb życia, to rower będzie dobrym wyborem. Należy jednak pamiętać, aby rower był odpowiednio do Was przygotowany. Siodełko musi być ustawione na odpowiedniej wysokości, tak aby nie mieć zbyt wyprostowanej sylwetki. Dzięki prawidłowej postawie podczas jazdy na rowerze, wzmacniamy mięśnie pleców, a także odcinek lędźwiowy naszego kręgosłupa. Zdrowsze serce. Regularna jazda na rowerze poprawia krążenie w całym organizmie. Serce podczas jazdy na rowerze wykonuje pełniejsze skurcze, co skutkuje lepszym dotlenieniem organów wewnętrznych. Ma to także wpływ na obniżanie się ciśnienia. Dlatego warto regularnie jeździć na rowerze. Dzięki temu chronimy nasze serce przed różnymi chorobami. To warto wiedzieć. Obowiązkowe wyposażenie roweru.
Nasz rower musi być odpowiednio wyposażony. Jakie wyposażenie wymaga od nas prawo? Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy. Co najmniej jeden sprawny hamulec. Co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe. Co najmniej jedno światło przednie żółte lub białe, świecące światłem migającym lub ciągłym. Co najmniej jedno światło tylne, świecące światłem migającym lub ciągłym. Jeżeli chcesz się wybrać na pierwszą wyprawę rowerową w tym roku, to koniecznie sprawdź stan techniczny swojego roweru. Pamiętaj, aby nie myć roweru myjką ciśnieniową. Unikamy sytuacji, w których woda może się dostać np. do piasty i łożyska. Najlepiej umyj rower ciepłą wodą i płynem do naczyń. Po myciu koniecznie osusz ściereczką. Obowiązkowo sprawdź hamulce wykrzyknik. Sprawdź stan łańcucha. Sprawdź, czy łańcuch nie jest zbyt luźny. W tym celu unieś go do góry jednym palcem. Jeżeli uda ci się unieść go więcej niż na 1 cm, to należy wymienić łańcuch lub odciągnąć koło w tył. Obowiązkowo również należy sprawdzić stan kół. Sprawdź, czy opony trzymają ciśnienie i czy nie trzeba wymienić np. dętki.